Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem nagrać filmik z racji tego, że przyszła do mnie paczuszka ze stacją lutowniczą. Z tego co przeglądałem w sieci, nie widziałem przynajmniej polskojęzycznych filmów, które pokazują, jak ta stacja wygląda. Mam nadzieję, że ktoś po obejrzeniu tego filmiku również przekona się do zakupu podobnej stacji jak moja. Jest to stacja firmy WEB, model 939 BD+. No jest tych, że tak powiem, wykonań sporo na rynku. Ja akurat zdecydowałem się na ten model. Jakoś, że tak powiem, podobał mi się kolorystycznie, ale bardziej przemawiały do mnie tutaj parametry techniczne, chociażby sama moc urządzenia, jak i parametry tutaj dotyczące przechodzenia w automatyczny stan uśpienia i automatyczny wyłącznik, co na pewno pozwoli tutaj ograniczyć jakby zużycie urządzenia w dłuższym okresie czasu użytkowania. Wiadomo, jakiś, że tak powiem, producent tutaj się chwali innymi, że tak powiem, funkcjami antyelektrostatyką i tak dalej. Nie wiem, czy bym w to wierzył. To w jakiś sposób można sobie samemu zawsze rozwiązać, lutując pewne elementy. Ja tą stację, tak mówię, będę używał do takiej, powiedzmy, średnio twardej elektroniki. Nie lutuję żadnych elementów SMD. Raczej taką konwencjonalny sprzęt. Nazwałbym go bardziej starego typu. Do tego zamierzam ją wykorzystywać. Ja myślę, że tam, wiadomo, różne rzeczy się lutuje. Pewnie też zdarzy się coś naprawiać, co będzie wymagało większej precyzji. Myślę, że tutaj zakup jakichś dodatkowych grotów powoduje, że lutownica będzie bardziej wszechstronna. Okej, okay, dobra, przejdźmy tutaj do rozpakowania samego pudełka. Sobie kamerkę tutaj ustawię gdzieś z boku i będziemy powoli otwierać tą paczuszkę. Tak, ja już ją tu wstępnie otwarłem. Po otwarciu paczki jest instrukcja obsługi w języku angielskim, karta gwarancyjna. Mamy taki certyfikat, kartę, certyfikat, no wszystko krzakami napisane. Wiadomo, paragonik, no to już jest gwarancja. To jest jakby wszystko, co znaleźliśmy tutaj z papieru. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Mamy tak. Kolba lutownicza. Zabezpieczona tutaj końcówka z grotem. Jest to WEB 907i bodajże ESD Safe na przyłącze 6-pinowe. Podstawa do lutownicy wykonana z metalu. Powiem tak, tak jak mówiłem, zdecydowałem się na zakup tejże lutownicy z tego powodu, że chociażby takie elementy jak ta podstawa wydawała mi się bardziej solidna w tym wykonaniu metalowym. To prawda, ten wafel ryżowy, który tutaj dodają, no to podejrzewam, że zupełnie nie będzie miał funkcjonalności, no chyba że zwiększa objętość po namoczeniu dwa razy, ale na to bym nie liczył. Ok, to jest wszystko. Możemy się tego pozbyć. Dobierzmy się do samej stacji. Jest to, widzę, dobrze zabezpieczone tutaj przed transportem. Ciężar słuszny, z tego co widzę. Jest to lekkie wykonanie, zabezpieczone jest od spodu. Z boku nie ma prawa tutaj nic latać. Co można powiedzieć? Nie widzimy tutaj żadnych plom gwarancyjnych. Jedni powiedzą tutaj dobrze i niedobrze. Ja bym powiedział, że dobrze. Zawsze można jakieś naprawy zrobić i myślę, że odsyłanie tej lutownicy na naprawę gwarancyjną to jest jakaś porażka. Myślę, że jeżeli cokolwiek by tu
mogło się uszkodzić, to człowiek samemu jest w stanie sobie naprawić. Zwarta budowa. Tak to mniej więcej wygląda. Podoba mi się. Nie jest jakaś mocno kolubryniasta. Lekka. Plastik wygląda na solidny. Zobaczymy, jak tam z długością przewodu. Powinien tutaj wystarczyć. Sobie go wyprostujemy. Wyprostujemy sobie i podłączymy. Ok. Blisko przewód. A jak mówię, to w swoim warsztacie używam różnych rzeczy. Co chwilę coś się przepina, co chwilę coś się przełącza. Ale myślę, że tutaj jak ta stacja będzie stała, to będzie dobrze. Okay. Bardzo przyjemna końcóweczka. Leciutka, praktycznie jej nie czuć, można powiedzieć, w rękach lutownicy, co pozwoli na pewno zachować dużą precyzję lutowania. I ściągniemy to zabezpieczenie. Zobaczymy, jak to tu wszystko jest. Ergonomiczna końcówka. Tutaj tam mówili, że dodają właśnie ten grot. Chyba 0,5, on tu według mnie to ma 1,2, ale na sam rozruch wystarczy do takich podstawowych prac. Dobra, podłączmy do lutownicy. Z boku mamy, no co jest, a, całkowicie z boku. Na godzinie 9. Albo i nie na 9. U samej góry. O, teraz weszło. Okay. Typowo takie złącze. Uniwersalne. 6-pinowe. Okay. Stacja. Stacja już jest podłączona. Patrzę, no jest tutaj dobre zabezpieczenie, co jest ważne. Teraz widzimy na to, zawsze jak tu elektronika pełno jakichś różnych, że tak powiem, rzeczy się pamięta w koło. Podoba mi się to, że tutaj jest ograniczenie, że żaden przewód, jakiś nawet chociażby zasilający, czy samej stacji lutowniczej nie wejdzie tutaj w tą końcówkę i nie upali się. Duży plus za to, za tą kieszonkę, którą tam zrobili. Tą kieszonkę tam z tyłu też można, nie wiem, wykorzystać jako nazwę, nazwałby to nawet jakąś śmietniczkę, przecinaczkę, coś tam można zawsze wrzucać. Lutownica włączona. Ja może wezmę i pokażę tak. Przynajmniej w tej pierwszej fazie wzmożonego grzania transformator słychać. A jest to troszkę takie irytujące, tak jak mój pies szczekający gdzieś tam w tle. Jest ustawione 350. Zjedziemy niżej. Producent podaje, że ono po pewnym czasie przechodzi na około 250 stopni i jest ustawione. Niemniej praktycznie powiem szczerze, jak się będzie lutować, to ten zakres tutaj 300, 320 to jest taki, myślę, zakres wystarczający tutaj do pracy, jak się lutuje. No na pewno nie ma tej funkcji tutaj pokazującej, czy grzeje w tych innych lutownicach. Coś tu się świeciło, mrygało, ale widzę, że tutaj miga jakaś diutka.
Myślę, że to jest to. Lubię mieć taką indykację, gdzie coś mi się tam pokazuje, że się grzeje. Zobaczymy. Ona już powinna być wygrzana, bo praktycznie szła, było pokazane 350 po włączeniu, czyli tą temperatura nastawy. Poszło do 170 na 300 i zatrzymało się i miga. Nie wiem, czy coś się będzie pojawiać innego, jak będzie się załączać do podgrzania ponownego. Zobaczymy. Na pewno słychać ten transformator. Myślę, że jest to jakiś minus, taki na pierwszy rzut oka. Wynika to na pewno z pracy samego transformatora. Chyba, że nie jest rozgrzany. Może jak się zagrzeje, to przestaną te blachy tam się w nim, że tak powiem, tłuc. Ok. Jest to nagrzane. Ja sobie to może postawię jakoś. Kamerkę i spróbujemy zrobić te nastawy, które są tam napisane w instrukcji jako nastawy te zabezpieczające przed jakimś tam przegrzaniem dłuższym i tak dalej. Mówili tak, naciskamy, o, sleep przeszła, jak widzicie, przeszła sama w tryb uśpienia, nic nie miga i miga, fajnie, bo przeszła, jest to jakaś sygnalizacja, że w tym momencie nie należy lutować, bo nie ma temperatury pożądanej. O, nacisnąłem mu. Szkoda, że nie ruszyłem końcówką, bo być może dotknięcie jakiegoś zimnego elementu spowoduje przechłodzenie i ona się automatycznie tak jakby wyczuje, że coś zacznę pracować. Przez 3 sekundy. Dwa guziki. Przeszło. I ustawiamy czas uśpienia. Teraz zdecydowanie był dość krótki i podejrzewam, że nawet 5 minut nie było ustawione. Ja jej ustawię czas uśpienia. Dajmy jej 15 minut. To chyba samą tam instrukcji pisali, że o, przeszło. Teraz następna nastawa, automatyczny shutdown, czyli wyłączenie. A, widzicie coś tutaj. O, teraz 10 minut. Ej, tu ustawię 25. Automatyczne wyłączenie. Wystarczy 25 minut. No, dobra, nie będziemy żałować prądu. Ustawimy jej 30 minut i ustawimy jeszcze Celsjusze. Mamy Celsjusze. Dobra, samo powinno przejść teraz w tryb. O, normalnej pracy. I wyłączymy. Dobra. Załączyliśmy. 300. Jeszcze nic nie zdążyło wystygnąć. Mamy tutaj. Widzicie, tak się zastanawiam, ale chyba najprawdopodobniej tą końcówkę ustawię sobie po tej stronie, żeby nic mi się tutaj nie przyjarało. Znaczy zobaczymy. No, ja z reguły lutuję gdzieś tu czy tam. W tej części stołu raczej pracuję jakieś takie tutaj rzeczy, w tamtej jakieś mechaniczne, więc myślę, że to pozwoli, że tak powiem, pracować. Okej, no myślę, że to wszystko. Może filmik troszkę chaotyczny, ale w jakiś sposób na pewno pokażę, jak to urządzenie pracuje. Akurat widziałem, że może się powtarzam, ale dla osób, które, że tak powiem, zaczynają oglądać od końca, spowoduje, że zakupią również, zdecydują się na zakup takiej, a nie innej lutownicy i zobaczymy, jak to będzie służyć. Jakby ktoś miał jakieś pytania, proszę bezpośrednio na priv albo w komentarzach pozwolę sobie tutaj skomentować i zobaczymy, jak to będzie pracować. I aha, jeżeli chodzi jeszcze o koszt takiej lutownicy, ja tutaj gdzieś mam 255 zł. To już jest na polskie, różne tam ceny, że tak powiem, w internecie można zobaczyć. Od jakichś tam dolarów 400 po no mówię, na polskie pieniądze to jest 255 zł. Ale można było kupić tą wersję taką z manualnym, takim analogowym tutaj nastawą. Niemniej ona nie ma tych funkcji właśnie tych czasowych. Tak mi się wydaje, że nie ma. Tak, ale z tego co doczytałem, nie ma i dlatego postanowiłem dołożyć troszkę, powiedzmy o 50, ponad troszkę więcej niż 50 zł więcej i mieć, że tak powiem, no przynajmniej jakąś tam
na papierową gwarancję, że to będzie na pewno dłużej służyć. Ok, dziękuję. Jakby coś, to proszę subskrybować mój kanał. Będę wdzięczny za jakieś komentarze, sugestie. Pozdrawiam. Do usłyszenia następnego razu.